Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z serii Until Dawn. Chciałbym was z góry przeprosić za, o Jezu, za długą nieobecność, ponieważ po prostu jestem teraz przemęczony po pracy. Dużo pracuję. Zbliżają się święta i takie tam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, dawaj subskrypcję. Łapkę w górę, komentarz, tak? To jest trzecia rzecz, to jest druga rzecz. Trzecią rzeczą jest to, że chciałbym też wam podziękować, że moje filmy z tej serii sięgają już niemal 100 wyświetleń niektóre. Wiem, że to może mało śmieszne, śmieszna liczba, tak, mała liczba, ale dla mnie to jest dużo. I co, zaczynamy. Czekaj, bo tu mi się na ustawie przemczyło. Znów, lecimy sobie. Gdzie ja w ogóle skończyłem, to jest... Aha! Ten... To ma diagnostycy, to jest dobra. Ej! Zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Nie mogę pizdy. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem. Kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Odwiedzić. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Ta! Siekiera. Od razu jakoś lepiej się czuję. Gdzie? A to. SMS. Kurwa, aż się boję dotykać. No kurwa, wiem. Ogólnie wiedziałem, pomyliłem się z taką rzeczą, że Matt pierwszy zginie, nie? Ale to nic. Jaka siekiera, kurwa. To czekałaś? Trzy pizda w szybie, nie? No kurwa, nie zasławiaj mi drogi. Jaką wskazówkę? Z broń, kurwa, nie wskazówkę. Co znowu? Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem. Wyruchać cię tu. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Mat. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? Nie, moje kutasa w twoją dziurę, kurwa. Że co, proszę? To talent. Dobra, spróbuj. Możemy wciskać, pan, możemy. Kurwa, ale też małe okno, nie? Dobra. No to wio. Chciałem tak odcinek zacząć, wiesz, że... Cholera! Ale nie. Dalej, kurwa, wskakuj. No dalej. Zjeb, weź taki nóż, spadnie, użyj. O mój Boże! Co? Ciemno jak w dupie, nie podoba mi się to. Jestem tuż obok, Em. Nic nie widzę, pełno tu jakichś pieprzonych gratów, co chwilę na coś wpada. Spokojnie! Widzisz jakiś zatrzask? Cokolwiek! Kurwa, otwieraj te drzwi. Jak mam być ostrożna? Łomie, skoro ciemno, to jak w dupie. Ej, ja tylko próbuję. Kurwa, telefonu nie masz. Ja pierdolę, to jest dziwne. Ludzie w tych czasach bez smartfonów? No. O, wow. Udało mi się. Dobra robota, Em. Rządzisz. Zajebista robota, drzwi otwarłaś. Ładnie sobie poradziliśmy. Szóstka z plusem, zrobiłbym to jeszcze raz. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu, to się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość, ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagon. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki.
Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Tam dość jest. Mapa jakaś. Ktoś tu urządził naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz... Tu jest ten środek zajebany. Dobra. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Czekaj, kurwa. Kolejne wskazówki, pa. Tu na ziemi coś. No odejdź pizda z drogi! Bo je wykurwię. Musi być coś. Jakiś sposób. Kurwo, głupia, wdepła. Zamieniam się w słuch. Spójrz na te graty. Musi tu być coś użytecznego, prawda? Jakie mi ludzkie. Cofam suba. Nie cofasz suba, kurwa, dawaj suba. Pizda głupia, tu jest wskazówka na ziemi, pamiętasz. O, pa, tu coś jest. O. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? No powinno. Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. O, proszę, ktoś tu zaczyna powoli łapać zasady. Co? Kurwo, szyderczo. Jakie zasady? Zasada pierwsza, Emily ma zawsze rację. Zasada druga, nic innego się nie liczy, bo to Emily ma rację. Aha. Pizdo, zrozumiała. Miałem ci najchętniej tam się kredrat w plecy wbił, żebyś nie przeżyła. No skurwa. Co tam robisz, Kisnówka? Wydostaje nas stąd, panie pusty łbie. Ale no kurde, dobrze, chociaż się dobrze robi. Drobka. Dobrze. Zjeb się na cipę, na barierki. No co to chodzi? No. Też chcę przejść. Proszę, co się nawinęło. Idziesz ze mną, koleżko. No i rewelacja. Złaś na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. W porządku? Tak. Dzięki. Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? No, przyjechałem, ten nie szedł. Okej, okay, pomału. Dobra. O mój Boże. Prawie. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. W dół nie patrz! Okej. Ja teraz spadnie. Chyba nie. Ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Czekałem cię gorsze rzeczy pewnie. Nie pamiętam, który ten odcinek jest. Siódmy czy ósmy? Czy szósty? Sprawdziłbym w telefonie, ale chłopie. Co jeśli nie zadziała? Co? Kurwa, ma czarne plomby! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Nie, straszyłeś się. Możemy po prostu zejść. Straszyłeś się, chłopie. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież... Śmiejecie się z mojej mordy, że ja się boję? To zaraz... Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekać. Ruchać mu się chce. Będzie zadziałać jutro dalej. Może i tak.
byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Kręta droga. Jakieś się jakieś deski zajebią pewnie. A czemu ona na... Czemu ona takie ma? Ma? A ma dupę dobrą. Co on tam będzie? Tam coś jest paru. Czekajcie. Zaczęły się te wskazówki. Murzyn się zapierdala i spada. Ci uciekają, a tu? Aha. Że ona żyje. Otwórz historię, patrz, tu jest to. Jakiś czas później na górę zawitali. Nie rozpoczęli wydobycie, ale pewnego... Tu jest dłuższa przerwa i teraz. Uczyniło z nich morderców. Kanibali. Kanibali, nie chcę oglądać. Idę. Jakieś jelenie słyszę, jakieś takie... Bądź teraz podwójnie ostrożna, Em. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Co on robi? Matt, co to? Co już dzieje? Nie wiem. O kurwa, co to? Jezu, kurwa! Jelenie, zabójcze jelenie i chuj. A czemu w takim... Ja pierdykam, pato. Ale się wjebali im tej. I teraz co? A za się kąpię. Ona nie wytyśnieje kompletnie. O, clown! Gdzie się to? Halo? Jak on jego uważał, kurwa schiza? Stał się, patrz na dydle jej. Dobry. Co ty tam robicie? Chociaż gust ma dobry. Straszycie? Teraz twój stary to będzie. Okej. Pijany. To pokaż się. Pokaż ty co. Chociaż cipę. Oh yeah, ale fajnie. Ubierz się. No nie. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer, ludziska. Totalnie. A on jej clown ciuchy zabrał. No clown żartowni się chuj. Chris? Miałem ją chociaż zgwałcił przed zabójstwem. Co u diabła? Bo ona tych świetnych... Kupi zegar. Chris? Mike? Emily? Trochę już jednak przesadzacie, okej? Okay? Najpierw było śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? Ale schiza, kurwa, pła. Ciuchy z powrotem, czy mam poginać w ręczniku przez cały weekend? Tak, masz. Czyli w ręczniku.
Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Kozi łeb i chowy patrz. Strzałeczki patrz. No nie wie, o co chodzi jeszcze. A, trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! O kurwa! Siadaj, oglądaj kino! Witaj, Samantha! Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kombi. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh! Co powiesz na to? Ty coś to zrobił! Dam ci 10 sekund. Na co? 9. 8. Nie. 7. Sam! Kurwa! Rzucanie przedmiotami się na nic nie zda. To jest kurwa jakiś psychol. Biedny, on za blisko jest, kurwa. Z tą gaśnicą idzie, ja pierdolę. Jebany śmieszek, clown. Za jakieś żarty, nie ma klamki? No co? Udało mi się uciec. Muszę go spierdalać stąd. Kurwa, jak zamknięte. Aż się wjebała na głowę. O, tak stęka, czy ktoś tu jest? Ja pierdolę. Nie no, nie ukrywam się, nie ma co się kryć, kurwa. Czas pierdalać, co tak nie dalej. Nie! Zjebałem tą decyzją. Dopadł mnie clown i chuj. Dziękuję, że byłeś. Mam nadzieję, że odcinek był równie emocjonalny. A czekaj, stop, kurwo. Ekscytujące, prawda? Dobra robota! Całkiem dobrze ci idzie z tą twoją grą.
Piotr Franceski, kurwa, z rodziny zastępczej. Poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to. Ale chciałbym się wam, bo nudny jesteś, kurwa, jesteś nudny, czaisz to, nie będzie kopa z mani, kurwa. Strach przed porażką. Doktor Hill, piekło. Obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kto? Heavy Game Asylum. Pozdro Heavy, wbijajcie do tego sklepu. Wbijaj do tego sklepu, ziomek tam mój robi. Znaczy do tego sklepu. No nie możesz tego zrobić! Zostawiam was z tym. Dzięki, że byłaś, łapka w górę, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Czekam na kolejny odcinek, pozdro Elo. To my! Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięło. To jest w schronisku. Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już! Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Matt, co to?